Jak co roku na początku maja Plac Wolności w Biskupcu zapełniają młodsi i starsi mieszkańcy gminy, którzy swą obecnością podkreślają jedność z osobami niepełnosprawnymi. Ta idea przyświecała biskupieckiemu kołu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które organizuje Marsz Godności. Bardzo nam zależy na tym, żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną, nie tylko z tą niepełnosprawnością, również z innymi niepełnosprawnościami, uczestniczyły normalnie w życiu społecznym, żeby nie były izolowane, żeby miały takie same prawa jak inne osoby do godnego uczestnictwa w życiu społecznym, w życiu rodzinnym. Biskupieckie koło Psoni od lat rozwija swą działalność, dzięki czemu osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie otrzymują kompleksową pomoc medyczną, wsparcie psychologiczne, a także socjalne. Jest jeszcze dużo pracy, ale dużo zostało wykonane. Nasze uśmiechy, nasza energia, myślę, że bardzo w tym pomogą. Cieszę się też, że samorząd województwa swoją cegiełkę w Biskupcu dla osób z niepełnosprawnością zostawił, bo obiekt na Żółkiewskiego został dofinansowany kwotą ponad 4 milionów złotych. Doroczny Marsz Godności gromadzi osoby niepełnosprawne i ich opiekunów z naszej gminy, także zaprzyjaźnionych ośrodków na Warmii i Mazurach. Wspaniała pogoda nam dopisuje. Ja zawsze powtarzam, że dla dobrych ludzi słońce zawsze świeci i mamy tego dzisiaj najlepszy przykład. Cieszę się, że to kolejny rok, kiedy możemy wspólnie uczestniczyć w Marszu Godności. Jest to uroczystość bardzo ważna i dla naszego miasta, i dla nas wszystkich mieszkających tutaj. Biskupiec zawsze miał i ma tylu wspaniałych, zacnych ludzi z tak dużymi, otwartymi sercami, aby pomagać innym. Ja ze swojej strony chciałem tylko zadeklarować, że będziemy cały czas robić wszystko, żeby każdy następny dzień był dla was radością i był pełen uśmiechu.